Granie w gry wcześniej lub bez dodatkowych kosztów to jedne z najlepszych doznań, jakie mogą spotkać graczy. Jest kilka dem, w które możecie zagrać już teraz i kilka nadchodzących wersji beta. Oto najlepsze z nich, które warto sprawdzić. Zaczniemy od Kunitsugami Path of the Goddess, którego darmowe demo jest już dostępne. Kunitsugami to nie tylko niezwykle przyjemna dla oka gra, zwłaszcza dzięki ray tracingowi na konsoli Xbox Series X, ale też wyjątkowe połączenie akcji i strategii. Brońcie wioski przed legionami demonów, zarówno organizując lokalną obronę, jak i dobywając własnego miecza. To idealna gra dla każdego, kto ma bzika na punkcie kontroli, ale lubi też działać samodzielnie. Demo pozwala wypróbować kilka etapów gry bez ograniczeń czasowych, więc możecie spędzić tyle czasu, ile chcecie, pracując nad swoimi umiejętnościami menedżerskimi i siekaniem demonów. Kunitsugami trafiło również w dniu premiery do usługi Game Pass, więc jeśli korzystacie z Game Passa, możecie pominąć demo i od razu przejść do pełnej wersji gry. I nie jest to jedyna duża premiera 2024 roku, której demo jest obecnie dostępne. Prince of Persia The Lost Crown to jedna z najbardziej docenianych gier tego roku, którą można wypróbować już teraz za darmo. The Lost Crown przenosi serię z powrotem do jej side-scrollowych korzeni z księciem, który lubi ograniczać swoje akrobacje tylko do dwóch wymiarów. Korzystajcie z mocy pozwalających manipulować czasem, bierzcie udział w szybkich walkach na miecze i walczcie z ogromnymi, przerażającymi bossami, próbując uratować pojmaną księżniczkę. Miejmy tylko nadzieję, że nie znajduje się ona w innym zamku. Darmowe demo, które pozwala zapoznać się z około półgodzinną rozgrywką, jest niemal królewskim zaproszeniem do sprawdzenia jednej z najlepszych gier 2024 roku. A ponieważ nowe fabularne DLC ma pojawić się jeszcze w tym roku, teraz jest idealny moment, by je zaakceptować. W Tales of Kenzera Zau czeka na Was jeszcze więcej mistycznej Metroidvanii. Czerpiąc z afrykańskiego folkloru, Tales of Kenzera stawia gracza w roli wojownika szamana, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, by uratować zmarłego ojca. Po drodze napotka najróżniejsze duchy, w tym te zdecydowanie nieprzyjazne. Dzięki mocy słońca i księżyca możecie nauczyć się, jak zapewnić im wieczny odpoczynek, korzystając z rytmicznego systemu walki. Tales of Kenzera oferuje obecnie darmową wersję próbną, która pozwala sprawdzić początkową część gry. A jeśli Wam się spodoba, wszystkie Wasze postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji. Ostatnią z naszych gier z 2024 roku jest Tekken 8. Najnowsza odsłona kultowej serii zręcznościowych bijatyk o turnieju, w którym mistrzowie sztuk walki walczą z robotami, kosmicznymi piratami, a niekiedy też z pandą, doczekała się całkiem obszernego dema. Można w nim wcielić się w cztery klasyczne postacie: Jina, Pole, Ninę i Kazuję i sprawdzić kilka trybów rozgrywki, w tym pierwszy rozdział nowej fabuły. Warto ją przetestować i rozegrać kilka dobrych rund, by przygotować się na pełną wersję gry i całą rodzinną dramę z demonami w roli głównej. Towerborn to gra, którą jesteśmy niezwykle podekscytowani, odkąd po raz pierwszy zaprezentowano ją podczas Xbox Games Showcase 2023. Barwna side-scrollowa produkcja bazująca na walkach z potworami zapowiada się na mnóstwo świetnej zabawy, a opcja rozgrywki wieloosobowej zarówno w trybie lokalnym, jak i online czyni z niej idealną grę dla fanów kooperacyjnych beat'em-upów, takich jak Castle Crashers czy Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Towerborn ukaże się jeszcze w tym roku jako premierowy tytuł w Game Passie. Jeśli jednak nie chcecie czekać tak długo, wciąż możecie zapisać się do trwającej zamkniętej bety. Black Ops 6, które pojawi się w Game Passie w dniu premiery, to bez wątpienia jedno z największych gamingowych wydarzeń tego roku, ale jeśli nie możecie, nie chcecie i nie zamierzacie czekać do 25 października, by sprawdzić nową odsłonę Call of Duty, to od 6 do 9 września dostępna będzie otwarta beta. A jeśli to wciąż zbyt odległy dla Was termin, to jest jeszcze opcja wczesnego dostępu, która pozwala osobom, które zamówiły grę w przedsprzedaży i tym posiadającym subskrypcję Game Pass Ultimate, zacząć grać od 30 sierpnia. Czyli wychodzi na to, że naprawdę dobrze jest mieć Game Passa. Beta daje graczom szansę na wypróbowanie rozgrywki wieloosobowej w Black Ops 6 wraz z nowym wielokierunkowym systemem poruszania się, który sprawia, że jeszcze łatwiej jest osiągnąć mistrzowski poziom Johna Woo. Sprintować, ślizgać się i nurkować do woli, rozwalając się nawzajem na kawałeczki. A kiedy pojawi się pełna wersja gry, gracze będą mogli wkręcić się w nową kampanię osadzoną w latach 90. oraz tryb zombie, który również powraca do klasycznego formatu opartego na rundach. Kolejną premierową produkcją w ramach Game Passa, na którą czekamy z niecierpliwością, jest nowa wieloosobowa gra roguelike 33 Immortals.
od twórców Spiritfarer i z równie wspaniałą oprawą graficzną, w tej grze mniej chodzi o eskortowanie zagubionych dusz do zaświatów, a bardziej o pokonanie paskudnych istot, które już tam są. Walcząc u boku maksymalnie 32 innych graczy, będziecie mogli posługiwać się całą gamą różnych broni, przedzierać się przez hordy i stawiać czoła przerażającym bossom. 33 Immortals pojawi się we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku, a my powiemy Wam dokładnie kiedy, więc pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale i kliknąć w dzwoneczek. Rozgrywający się 6 lat po wydarzeniach z pierwszej części, Path of Exile 2 zapewni graczom 6 nowych aktów i 100 nowych walk z bossami, w których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, walcząc o ocalenie świata przed całkowitym zniszczeniem. Stwórzcie własną postać i rozwijajcie jej styl walki za pomocą rozbudowanego systemu umiejętności, wyposażcie ją w najróżniejsze śmiercionośne bronie, a następnie przygotujcie się na dokopanie potworom. Do pokonania jest ponad 600 różnych bestii, a do zabawy można zaprosić nawet 5 innych graczy. Path of Exile 2 będzie całkowicie free to play, a zamknięta beta zostanie odpalona jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jeszcze nic na temat dokładnej daty rozpoczęcia, ale jeśli wejdziecie na oficjalną stronę gry, możecie zapisać się na listę mailingową, by otrzymywać wszystkie najnowsze aktualizacje. Której z tych gier najbardziej nie możecie się doczekać? Dajcie nam znać w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!